Na wstępie chciałbym się przywitać. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Cankiewicz. Dziękuję przede wszystkim Piotrowi za to, że zaprosił mnie, abym przedstawił przed Państwem case study dotyczące mojego sklepu. To jest moja pierwsza prezentacja w życiu, także nawet nie wiem, w jakiej odległości trzyma się mikrofon, żeby Państwo słyszeli, ale chyba teraz jest dobrze. Zanim opowiem Państwu o wpisach blogowych i o poradniku, parę słów na temat naszego sklepu. Działa. Dobra, jak sama nazwa wskazuje, sklep Lakiernik zajmuje się sprzedażą lakierów samochodowych i chemii motoryzacyjnej przeznaczonej do samodzielnej pielęgnacji i renowacji samochodów. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, cała nasza firma liczy zaledwie 4 osoby. Filarem, czy tam głównym źródłem przychodów firmy cały czas jest portal Allegro, a taką podporą filaru od 2 czy tam 2,5 roku jest sklep elakiernik.net. Średni roczny wzrost, jaki generowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat, to jest 40%. Wiem doskonale, że to jest niewiele jak na e-commerce, bo są takie wzrosty, które sięgają kilkuset procent, jednak ja mam ogromną nadzieję, że w przyszłym roku albo w kolejnych latach wykręcimy lepsze wyniki. W każdym razie cieszę się z każdego wzrostu. Jeżeli chodzi o doświadczenie na portalu Allegro, tutaj mamy 10 lat, chociaż pierwsze 2 lata to były takie, była to praca dorywcza, hobbystyczna. Dorabiałem gdzieś z moim kuzynem do kieszonkowego. Jedyne, co warte uwagi i co jest związane z tym doświadczeniem, to fakt, że do dzisiaj tak naprawdę portfolio produktów opiera się o 2-3 produkty, które już wtedy wdrożyliśmy do oferty. Sprzedajemy głównie w kategorii chemia blacharsko-lakiernicza, która jest pod kategorią chemii samochodowej. W chemii samochodowej mamy 14. pozycję, a w chemii blacharsko-lakierniczej oczywiście mamy 1. miejsce. Tak się kształtuje mniej więcej rozkład tej sprzedaży u 25 największych sprzedawców tej kategorii. Ona jest warta 30 milionów złotych. My tam mamy jakieś 4% udziału, czyli 1 milion złotych. To nie jest nasz cały handel na Allegro, ale daje jakiś obraz na temat tej naszej działalności. No powiem tak, że ze względu na taką wrodzoną, że uwielbiam przebywać w strefie komfortu, przez lata odkładałem otwarcie własnego sklepu internetowego. Było tak z różnych względów. Przede wszystkim było tak przez większość czasu z tego względu, nie wiem, czy ja nie trzymam za blisko tego mikrofonu. Teraz jest lepiej? Teraz jest lepiej? Słychać mnie? Dobra. Portal Allegro do pewnego momentu dawał takie możliwości, że jeżeli mieliśmy dobry model biznesowy, to tak naprawdę przy niedużym wkładzie, przy niedużych zmianach byliśmy w stanie generować stały przyrost obrotów, jeżeli ktoś wiedział po prostu, jak tam się odnaleźć. No ale niestety wiemy, że parę lat temu zaszły pewne zmiany strategiczne, między innymi chodzi o branding w miniaturkach, o brak możliwości stosowania szablonów fajnych, takich, które przypominały, powiedzmy, sklep internetowy. Także te wszystkie zmiany, które sprawiały, że takie marki jak moja były w stanie się odróżnić od konkurencji, od paru lat zostały zniesione na poczet, prawda, tworzenia dużego marketplace na wzór Amazon. No i to nam podcięło dosyć mocno skrzydła i był to taki sygnał, że czas najwyższy pomyśleć nad otwarciem sklepu, gdyż za niedługo może być za późno. W tym celu, ze względu głównie na te moje też zaległości w tworzeniu biznesu, bo nie ukrywam, że moi konkurenci już od paru lat rozwijają sklepy internetowe, postanowiłem zainwestować w jedną z lepszych platform sklepowych, jaką jest Magento 2. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to w kuluarach chętnie opowiem o tej platformie, ale to jest temat na zupełnie inną prezentację. I powiem tak, pewne doświadczenia, które miałem z Allegro, do dzisiaj one procentują fajnie, czyli taka skłonność, drobiazgowość przy tworzeniu opisów produktów, unikatowe zdjęcia, jakieś chwytliwe tytuły i pewne koncepcje marketingowe na sprzedaż asortymentu, one działają na sklepie. Ale najważniejszy problem, z którym mierzymy się na początku, to sprowadzenie ruchu. Ja zdecydowałem się przeczytać książkę pana Krzysztofa Marca i Tomasza Trzusło, AdWords i Analytics. Przeczytałem tą książkę, zrobiłem jakiś tam śmieszny certyfikat z Google. On nie jest trudny, zrobiłem go przy pierwszym podejściu i myślę, że każdy da radę. Dało mi to wstępny obraz na temat tego, jak działa mechanika AdWords.
I przez blisko rok prowadziłem taką partyzancką kampanię. Używam tutaj słowa partyzancka, ponieważ sklep nie był nawet podpięty do Google Analytics, także ja rentowność tej kampanii szacowałem na podstawie tylko i wyłącznie budżetu, który przeznaczałem do Google i na podstawie zamówień, które trafiały do sklepu, a jako, że było to jedyne źródło ruchu, no to miałem mniej więcej pewien punkt odniesienia, ile tak naprawdę na tym AdWords zarabiamy. Ale od roku już przekazałem tą kampanię firmie Traffic Trends i uważam, że to było mądre posunięcie. Jeżeli chodzi o sklep internetowy, do którego właśnie powolutku płynnie przechodzę, wykres przedstawia dwóch naszych konkurentów, których historia sklepów liczy sobie tak przynajmniej 5 lat. I to są ich wyniki w widoczności słów kluczowych w top 50. Nam udało się w 2 lata wykręcić mniej więcej taki wynik, czyli w październiku 2017 roku mieliśmy 6 słów w top 50, a we wrześniu 2019 już prawie zrównaliśmy się z liderem. Także dynamika i trend, jeżeli taki pozostanie, no to na pewno będę szczęśliwy. Dział porady, czyli blog w naszym sklepie. No ten blog to jest bardzo dużo powiedziane i przyznam Państwu szczerze, że ja robię prezentację na temat jednego z najmniej zoptymalizowanych i to jest jeden z najbardziej zapomnianych elementów naszego sklepu. No, dział porady to jest tak naprawdę element sklepu, do którego ja przez rok nie zaglądałem. Na początku, kiedy otwieraliśmy sklep, napisaliśmy gdzieś 10 wpisów i tak naprawdę do momentu, kiedy nie tworzyłem tej prezentacji, nie miałem pełnej świadomości na temat jego mocy i na temat profitów, które on przynosi. Także ja uczyłem się tych informacji specjalnie na tą prezentację i tak naprawdę Państwo teraz przejdą tą drogę, którą ja gdzieś przebyłem jeszcze całkiem niedawno i będą Państwo poznawali te informacje, których ja się dowiadywałem. On spełnia 4 zasadnicze funkcje, czyli edukuje, inspiruje, sprzedaje i pozycjonuje. Dodam jeszcze tutaj drobną uwagę, że jeżeli ktoś działa w niszy produktowej, to z jednej strony mamy pewną barierę, wysoko postawioną barierę wejścia, jeśli chodzi o tworzenie kontentu, bo ciężko jest znaleźć copywriterów, którzy będą biegli w tworzeniu fajnych treści unikatowych. Z drugiej strony, jeżeli zaczniemy tworzyć dobry kontent, jeżeli znajdziemy na to sposób, no to daje dużą szansę na zdobycie pozycji lidera, na wyprzedzenie konkurencji i relatywnie na osiągnięcie dobrych rezultatów właśnie z tego źródła ruchu, jakim jest blog. Co robi? Edukuje, czyli ułatwia zrozumienie trudnej oferty, jaką jest chemia samochodowa. Inspiruje, czyli pokazuje w założeniach jakieś proste rozwiązania potencjalnie trudnych problemów. Taką drogę na skróty. Czasami w ogóle pokazujemy rozwiązania, których klient, który wchodził na stronę blogową, nie był nawet świadomy. Także nawet wytwarzamy tu na tym etapie w niektórych przypadkach potrzebę zakupową. Pozycjonuje, czyli no wiadomo, zwiększa widoczność w wyszukiwarce, zwiększa stopień widoczności witryny w wyszukiwarce. Tutaj dla frazy Pasty Polerskie, ona jest bardzo mała, więc ja to będę czytał. Dla frazy Pasty Polerskie odnośnik do naszego wpisu blogowego w ciągu ostatnich 90 dni był na 2. pozycji. No także jest to dosyć dobry wynik. Tutaj warto wspomnieć, że walczymy między innymi z Allegro. Także każdy, kto wie, walka z Allegro no nie jest łatwym zadaniem. Na pocieszenie warto tutaj przypomnieć, że na samym Allegro też mamy spory udział w sprzedaży past polerskich, więc część tych klientów, którzy tam uciekają, i tak finalnie do nas wraca. No i to jest jakiś tam powód, żeby nie odrzucać tej sprzedaży na Allegro. Mówię to tym osobom, które gdzieś tą platformę skreślają. Ja akurat na pewno Allegro skreślał nie będę, bo czuję się tam lepiej niż na sklepie internetowym. Jeżeli chodzi o funkcję sprzedaży, no to przede wszystkim tą funkcję osiągamy dzięki temu, że dostarczamy takich treści, jakich klient realnie potrzebuje, rozwiewamy wszelkie jego wątpliwości i stosujemy linki do produktów. To są takie 2 elementy, które muszą być spełnione, żeby blog czy poradnik, wpis sprzedawał. W ciągu 3 miesięcy, tu w okresie między lipcem i październikiem, te 10 naszych artykułów wygenerowało 5000 zł. Przychodu. Jak widzimy, niektóre nie sprzedają w ogóle, inne sprzedają relatywnie dużo.
No i teraz opowiem Państwu, co należy zrobić, jakie elementy należy wziąć pod uwagę podczas pisania artykułu, żeby te cele osiągać. I tu nie ukrywam, że jest to opis stworzony retrospektywnie. Ja najpierw stworzyłem artykuł, robiłem to w zasadzie polegając głównie na swojej intuicji i na znajomości tematu, bo akurat tematem pas polerski się interesuje. Więc wielu elementów, które jeszcze mogłyby być dodane do takiego wpisu, tutaj być może Państwo nie znajdziecie. Ale to, co ja uważam, że jest najbardziej istotne, to zostało tutaj uwzględnione. Jeżeli chodzi o doświadczenia użytkownika, no to oczywiście musi być zastosowany klarowny podział tekstu. Nikt nie lubi ciężkich bloków tekstu, takiej ściany, która nie pomaga się odnaleźć, to raczej nas odstrasza i sprawia, że nie chcemy w takiej stronie gdzieś wnikać, wczytywać się w nie. Stosowanie nagłówków, śródtytuły pozwalają, prawda, poruszać się po tej treści, tak samo jak wspomniany wcześniej podział. Czytelna czcionka. No osoby takie jak ja, które noszą okulary, doskonale wiedzą, że czasami te czcionki na przykład na mobile są niewystarczająco duże, także minimum te 15 pikseli i jakiś bezszeryfowy krój to jest taki element, o który też trzeba zadbać. Streszczenie to jest ciekawy patent użyty właśnie w tym artykule, czyli uświadamiamy czytelnika, o czym dokładnie piszemy i dzięki temu on na przykład nie straci czasu, nie będzie czuł się sfrustrowany albo zachęcimy go. I ja sądzę, że ta funkcja jest częściej, to streszczenie jakby tą funkcję spełnia, że zachęcamy kogoś do wniknięcia w daną treść. Prosty język, język korzyści, to są w zasadzie takie umiejętności, które są potrzebne podczas tworzenia każdego kontentu, czy to będzie opis produktu, czy jakaś reklama na Facebooku, język korzyści powinien być we krwi każdej osoby, która jest odpowiedzialna za tworzenie kopii. Spis treści, no to jest też bardzo fajny patent, pomaga poruszać się po witrynie, od razu możemy przejść do fragmentu, który nas interesuje. Jeżeli ktoś ma trochę większą wiedzę, to sobie skoczy od razu do konkretnych produktów, które są polecane do wykonania danego zadania. Zdjęcia to są podstawy w dzisiejszych czasach. Dobrze, żeby tutaj przypomnę to, co Piotr mówił, żeby zdjęcia były otagowane atrybutem add, jakiś tekst alternatywny, żeby opisywał to zdjęcie. Grafiki, to jest grafika mojego autorstwa, pierwsza w życiu grafika przekrojowa, jaką zrobiłem w Photoshopie, ale uważam, że spełnia swoją funkcję, bo tutaj w prosty sposób pokazuje, czym w rzeczywistości jest proces polerski, czyli jest to starcie wierzchniej warstwy lakieru, metalu, szkła do takiego bezpiecznego poziomu, w którym rysy znikają. To jest cała sztuka i dzięki takiemu rysunkowi od razu dostarczamy wiedzę, która gdzieś tam się koduje w głowie. Filmy, no to w dzisiejszych czasach podejrzewam, że dobrze byłoby taki poradnik napisać, jeszcze raz nagrać, otworzyć na podstawie poradnika, stworzyć scenariusz, nagrać film. Jeżeli ktoś ma budżet, no to powinien iść na pewno w tym kierunku. A teraz przed chwilą poruszyłem optymalizację pod kątem czytelnika, a tutaj poruszę parę elementów ważnych pod kątem robotów i wyszukiwarki Google. To są dwie odrębne sprawy. Temat i tytuł będzie indywidualną sprawą tak naprawdę dla każdego sklepu. My w tym przypadku wybraliśmy tytuł, który jest bardzo prosty, jest to pytanie. Możemy oczywiście zrobić listę, na przykład 10 najlepszych past polerskich do lakierowania samochodu. Tutaj wariantów jest mnóstwo. I przede wszystkim warto tutaj pamiętać o zastosowaniu już na tym etapie przemyśleniu fraz czy słów kluczowych, które będą pozycjonowane. W tym celu możemy skorzystać z planera słów kluczowych, na przykład w Ads, albo jakieś narzędzia w SEMStorm typu e-commerce, one pomagają określić ruch dla danych słów kluczowych. Frazy kluczowe, nie może ich być za dużo, 2 do 3 na 1000 znaków to jest podobno odpowiedni wynik. Linki wewnętrzne, które wzmacniają pozycję samego wpisu, landing page produktów, wpisów pobocznych, także należy stosować linki wewnętrzne, o tym trzeba pamiętać. Edukacja, to co powiedziałem. Jeżeli chcemy sprzedać produkty, musimy najpierw dostarczyć dobrą jakościowo treść, przekazaną w jakiś wyjątkowy sposób. Powinniśmy również zainspirować naszych odbiorców do działania, czyli dać im jakieś natchnienie.
i w naszym przypadku stworzyłem cztery pytania, cztery najbardziej popularne scenariusze. Znamy naszych klientów, wiemy, z jakimi oni się mierzą najczęściej problemami i dajemy im tą inspirację poprzez zaproponowanie produktów, na przykład do usunięcia rysy, do przygotowania auta do sprzedaży, do zabezpieczenia nowego samochodu. Także to są cztery najczęstsze scenariusze, taki rodzaj najczęściej zadawanych pytań. To jest nasza forma inspiracji. Jednej rzeczy jeszcze nie podałem, która jest ważna w przypadku tworzenia artykułu, żeby zawsze uwzględnić jakąś wartość dodaną marki, jeśli Państwo taką dysponują. W naszym przypadku jesteśmy autoryzowanym sklepem tych produktów, Past Polerskich Mencerna, jest to niemiecka firma. Jako jedyni w kraju możemy się pochwalić tą autoryzacją, dlatego to na pewno bardzo podnosi wiarygodność w oczach naszych klientów i ten fakt jest już ujęty na samym wstępie do tego wpisu blogowego. Także jeżeli mają Państwo jakieś takie wartości dodane, to koniecznie muszą być zawarte we wpisie blogowym, ponieważ nawet sprzedając cudze produkty, zawsze budujemy swoją markę, swój własny brand. I teraz analiza, czyli to, co zrobiłem dopiero po roku od stworzenia jakichś tam ostatnich treści na mojego bloga. Chociaż po tej analizie obiecuję Państwu, że w zasadzie nie planuję robić nic innego niż pisać artykuły przez najbliższy rok. 80%, tutaj robimy analizę jednego artykułu, 80% czytelników tego wpisu opuściło stronę w trakcie czytania lub po przeczytaniu, wyszło po prostu z tej witryny. Nie wiemy, czy wrócili, nie wiem, jak to zbadać. W każdym razie 80% sobie poszło. Za to 20% zainteresowało się tymi pastami na tyle, żeby sprawdzić strony produktowe. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to fraza pasta polerska przez ostatnie 3 miesiące zajmowała 4. pozycję na wynikach wyszukiwania Google, a pasty polerskie zajmowały pozycję numer 2. Także jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to wydaje mi się, że są to dobre wyniki. Jeżeli chodzi o ruch, w ciągu 16 miesięcy wygenerowaliśmy jednym wpisem 28 tysięcy wejść, ponad 28 tysięcy wejść, co przy założeniu, że koszt takiego artykułu to 1000 zł sprawia, że jedno wejście kosztuje 3,5 grosza. Ale wiemy, że ten koszt będzie się obniżał z każdym kolejnym rokiem, w którym artykuł będzie wysoko na liście wyszukiwania. Także jest to relatywnie jedno z najtańszych źródeł ruchu. CTR 7,5%, nie wiem, co tu chciałem powiedzieć. Sprzedaż. W okresie 3 miesięcy tym jednym artykułem sprzedaliśmy za 5 tysięcy złotych. Tutaj jest wydzielony segment organik, także to jest tylko ruch organiczny. A w ciągu 8 miesięcy, bo od tego czasu mam poprawnie podpięte Google Analytics, on działa dłużej niż 8 miesięcy, artykuł sprzedał za 10 tysięcy złotych, co przy koszcie 1000 zł daje nam ROAS na poziomie 1000%, co wydaje mi się, że jest bardzo dobrym wynikiem. I to wszystko. Dziękuję.